The home point has been updated. Please check it on the map. Mam wrażenie, że to zdjęcie, które będziemy robili teraz, było zrobione właśnie z tego komina. Wtedy nie mieli dronów, więc trzeba spojrzeć na te wyższe budynki. Gotowi? Hop! Wszystko mamy. Witajcie kochani, rzadko nagrywam w mieście czy w miasteczku, bo jest po prostu tutaj dosyć duży harmider i sporo osób, ale dzisiaj mam projekt, na którego realizację przeznaczę godzinę, aż lub tylko godzinę. Jest bardzo wdzięczny, będziemy robili zdjęcia na bazie starych zdjęć miasteczka, zrobimy te nowe. Jestem bardzo ciekawy efektów i odbioru waszego. Trudność techniczna polega tylko na tym, że jest bardzo dużo zieleni. Jak popatrzycie tutaj, jest pełno drzew wszędzie. I mam wrażenie, że te obiekty, które były na starych fotografiach odkryte, będą na nowych zakryte. Inspiracje do tego odcinka stanowi seria Warsaw by Drone Rafała Ganowskiego z Warszawy. Postanowiłem znaleźć takich fotografii trochę w swoich okolicach, w mniejszym mieście, ale myślę, że też będzie sympatycznie i też będzie ciekawie. Za chwilę ruszamy. To jest pierwsze zdjęcie i mam wrażenie, że ono jest zrobione z terenu kościoła. Zaraz spróbujemy odpalić miniaka i spróbujemy odtworzyć to pierwsze. I wtedy zobaczymy, czy jest szansa w ogóle na to, żeby odtworzyć ten układ. Tu jest teraz bardzo dużo drzew. The home point has been updated. Please check it on the map. Możemy się wznieść od razu wysoko. Tak, żebyśmy byli powyżej drzew. Osiedle mi widać. Jestem na 40, wzniosę się na 50, żeby mieć większą przestrzeń. Mniej więcej tak. I cofnę się, żeby nawiązać do tego. Do układu budynków przede wszystkim. Ale widzę, że drzew jest po prostu maks. Trochę wyżej. Teraz popatrzę, jak się mają te dwa do siebie obrazy. Jestem tu, a chciałbym być tu, czyli troszeczkę niżej i na sam ten pałacyk będę nawiązywał. Jest mega zarośnięty teren, ale chyba tak jak teraz. Tutaj kiedyś był taki budynek cech rzemiosł różnych i ja go tu widzę. On był tak. Jeszcze troszkę niżej. Żebym nie przywalił tylko o jakieś drzewo, bo już byłem blisko wieży. Mniej więcej tak jak teraz, odrobinkę bliżej. Jeszcze kawałek, odrobinę niżej. Zobaczmy jak to wygląda. Nawet mogę tutaj się jeszcze wkomponować pomiędzy te drzewa. Szczęśliwie nie wszystkie są. No i dobra, elewacji budynków praktycznie nie widać. Zaraz zobaczymy, czy ja złapałem dokładnie ten kąt. Muszę sobie odniesienie znaleźć. Kominek tak. Mam. To jest chyba to odniesienie, kurcze, jakie było tu. Teraz sobie spróbujemy znaleźć klatkę zdjęciową. Będzie to 5 zdjęć, a 3 zdjęcia AEB, bo to jest miniak. Mhm. Jeszcze odrobinkę do przodu. Jeszcze odrobinę w prawo. Tak jak teraz myślę, że to powinno być. Nie wszystko jest doskonale widoczne. Spróbujmy zrobić pierwszą serię zdjęć. Trochę niżej. Ale dobrze został wyremontowany. Dokładnie widać to, co tutaj. Powinien być tak jak teraz. Hmm? Dobra, tam widać cechy rzemiosła i to chyba tyle. Dobra, i szkołę. Czy tu było widać szkołę, kurczę? Szkoła powinna być powyżej dachu. Może jeszcze wtedy nie było szkoły.
odrobinkę niżej. Wydaje mi się, że to jest ten kadr. To wygląda na to, że mamy teraz idealny ten kadr. Tak jak na tej starej fotografii, dokładnie to samo. Mogę się jeszcze przybliżyć, tak ciągnąć. Tamte budynki chciałbym trochę pokazać. Dobra. To będzie to. Więcej się tutaj nie zrobi. Ok. Wracam w takim razie do nas i będziemy za chwilę lądować. Przemieścimy się w inne miejsce. Pierwsza fota wyszła w miarę. Drzew jest tak dużo, że nie sposób jest pokazać tej architektury. Powinienem zimą zrobić to samo. Słuchajcie, zapomniałem powiedzieć o tym, że w linku poniżej, w opisie pod filmem znajdziecie właśnie warsztat online'owy z Mini 2, gdzie pokazuję swoje ustawienia, pokazuję akcesoria, jakich filtrów używam, projekty kreatywne i wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby fajnie wykorzystać i w pełni wykorzystać miniatura dwójkę. Zachęcam Was bardzo serdecznie. Myślę, że to jest dobre opracowanie. Będę niedługo uzupełniał też o nowe pomysły, których mam mnóstwo. Także polecam jak najbardziej. Sprawdźcie przynajmniej i korzystajcie z tych moich doświadczeń. Mam wrażenie, że to zdjęcie, które będziemy robili teraz, było zrobione właśnie z tego komina na środku ekranu. To zdjęcie wygląda mega inaczej niż to, co jest teraz. Naprawdę, aż trudno zidentyfikować położenie, ale widać kilka obiektów, na przykład budynek starej łaźni i kościół. Po tym się zorientuję. Stąd ruszę, tu jest spokojnie, taki zaułek znalazłem, gdzie nie ma dużego ruchu i dużo ludzi tutaj tędy akurat nie przechodzi. Tu znowu muszę uważać na te drzewa, bo ich jest pełno. A szczególnie nad nami i też linie. Zobaczcie, ile tu jest różnych linii. Tu jest akurat kolejowa. Na razie jest ciemno dosyć, zaraz się wyłonimy i ustawię ekspozycję, ale widzę, że linia kolejowa w ogóle na niego nie robi na nim żadnego wrażenia. Tak jak teraz, za chwilę powinienem być poza drzewami, nad drzewami i znajdę te charakterystyczne obiekty. Pamiętacie, co to było? Mówiłem, nie? Kościół, łaźnia i coś jeszcze. W powietrzu wygląda to dość pewnie, musimy się przemieścić trochę w lewą stronę. Na zdjęciu był kościół i była łaźnia. Spróbujmy trochę wyżej od strony komina, tylko żebym nie wleciał w ten komin. Nie, nie, jestem daleko. Mniej więcej kąt jest taki. Te budynki było też widać dość ładnie. Na zdjęciu. Ciasno tutaj jest, ale damy radę. Teraz popatrzymy, jak wygląda zdjęcie, które mamy. I to jest prawie to. Muszę być jeszcze z tyłu. Popatrzę, czy nie wlecę w komin w takim razie. Trochę tak. I trochę dalej. Zobaczmy, gdzie jest komin najpierw. Nawiążę się do niego. Tak, to było zdjęcie wykonane z komina najwyraźniej. Mogę być odrobinę wyżej. Ale wiem już, że nie powinienem tutaj się aż tak bardzo do niego zbliżać. Wywaliło mi apkę już po raz drugi. Co ciekawe, pod iOS-em. Ok, nagrywanie ekranu mamy. Jestem. Dobrze. Czy to jest wszystko, co chciałem mieć na tym zdjęciu? Te budynki też miały być chyba. Coś mi się wydaje, że te budynki też miały być. Przejdźmy na widok fotograficzny. To miało być w rogu. Ulicę widać dobrze. Tak, to zdjęcie będzie lepsze. Kościół tak. Ten budynek jeszcze trochę. On powinien być lepiej widoczny. Dobra, to patrzymy, jak wygląda komin. Muszę się ustawić tuż obok komina, słuchajcie. Trudno i darmo. Lekko do góry.
Ktoś tu, fotograf tutaj poszedł, powiem wam, po bandzie. Bo wszedł na komin, żeby zrobić to ujęcie. A ten komin jest dość wysoki, on ma, jak widać, około 70-80 metrów. Dobra, zobaczmy teraz, czy ja już bym to objął. Wydaje mi się, że prawie. To jest ujęcie zdjęciowe. Mam kawałek torów. Mam ten dom. Część domów zostało z tych czasów. To jest zanim jeszcze powstał ten, i tutaj było zbiornik wodny w tym miejscu, gdzie jest dzisiaj park. Prześnijmy, akurat przejechał pociąg. Tak, zdjęcie było wykonane z komina, zdecydowanie. Tak to wygląda teraz. Ekspozycję sobie ustawię jeszcze na manu, chociaż tutaj jest AEB. Ale możemy zrobić jedno zdjęcie też w tym, w wersji Pro. 1,50 na minus 3, kąt jeszcze troszeczkę niżej, gdybym był. Spróbuję się delikatnie obniżyć, delikatnie podnieść gimbal, tak jak teraz. Tak, czy tutaj coś widać jeszcze? Widać budynki. One się trochę, ten układ się zmienił. Ale widać ten budynek łaźni. On jest chyba tak najbardziej charakterystyczny. Dobra, słuchajcie, to jest tyle. Będę teraz lądował, już przerwę nagrywanie, bo tutaj lądowanie jest tricky. Ale mam zdjęcie dokładnie i to zdjęcie jest lepsze, bo tutaj ta zieleń tak nie wpływa. A także cieszę się, bo ten efekt powinien być mega. Jeszcze oświetlenie mamy w tej chwili dobre. Lądujemy. Słuchajcie, poszło dużo lepiej, niż bym się spodziewał. Miniacz naprawdę się świetnie spisuje, jeżeli chodzi o takie sesje. Tutaj państwo się zainteresowali, dziewczyna, jedna młodsza, druga starsza. Cholera, nie nagrałem tych reakcji, ale były pod wrażeniem, że takie gabaryty ma dron i że daje radę takie fajne zdjęcia. Pokazywałem im to zdjęcie przed i po. Myślę, że pomysł jest niezły. Spróbuję zrobić serię takich, tylko muszę dotrzeć do lepszych zdjęć i jak najbardziej. Wtedy nie mieli dronów, więc trzeba spojrzeć na te wyższe budynki i zobaczyć właśnie, skąd mogła ta panorama być robiona wtedy. Zastanawiałem się, czy wziąłem kabel do gogli, bo jeżeli wziąłem, to można by jeszcze polatać cineupem. Jest. Latamy cineupem. A teraz przezbroimy zestaw mini, zestaw cineup. Uwaga, gotowi? Wszystko mamy. Cineup jest, zasilanie też, radio już jest włączone, gogle są przygotowane, kabel nawet się znalazł do gogli. Podepnę tylko zasilanie do cineupa i startujemy. Pójdziemy tam, gdzie jest trochę lepsze światło.
Thank you.